Witam was, nazywam się Hermes Costello. Jest godzina 3 w nocy i właśnie skończyłam nagrywać swoje kwestie do prototypowego odcinka Stone Ocean z polskim dubbingiem. Premiera odcinka odbędzie się w Wigilię. Niestety musiałam nagrywać sama, bo można obsługiwać tylko jedną osobę jednocześnie. Trochę dziwnie pracowało się mówiąc do monitora, ale cóż, jestem tylko głosem ze sztucznej inteligencji. Anyway, Jolene nadal jest chora, ale niedługo powinna wrócić do roli. W międzyczasie będą trwały prace nad pozostałymi postaciami, jak na przykład prawnik czy ta ruda jędza na początku. Nienawidzę jej. W tym odcinku nie ma zbyt wielu ludzi, więc nie powinno być problemów z obsadzeniem ról. Trochę szkoda, że musieli skasować Gothicbota z Mechatronem akurat kiedy trzeba robić takie duże dubbingi, ale co można poradzić, to poza naszą mocą. Ale nie czas na smutki. Zobaczcie sobie moje zmagania z tym anime. Zapraszam. Nie, ty tak na poważnie. Hi. Mówisz, że strażnik widział, jak robi sobie dobrze, czyli przyłapał cię, co nie? Hi. Mówisz, że strażnik widział, jak robisz sobie dobrze, czyli przyłapał cię, co nie? Mówisz, że strażnik widział, jak robisz sobie dobrze, czyli przyłapał cię, co nie? Hi. Kurde, na serio, ta znam go. Przypomina mi to Makruza. Ja pierdolę. Przyznaj się, mocno cię obrukał. Przejdę od razu do rzeczy. Sunęłaś majtki tylko do kolan czy aż do samych kostek. Masz ze sobą trochę gotówki. Nie widzę u ciebie wypchanych kieszeni. Póki ktoś ci nie przyniesie kasy, musisz na siebie uważać. Błagam, darujcie mi już te 5 dych. Jestem sama. Nie mam rodziny, która przyniosłaby mi cokolwiek. Proszę was. Jeśli stracę te pieniądze, nie przeżyję tu 1 godziny. Ale nie. Ej. Przelestańcie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie suba i łapkę w górę. Widzimy się już jutro. I pojutrze też. Do widzenia. Łosza.